czym jest mesjanizm? Mesjanizm jest przekonaniem o powołaniu jednostki lub zbiorowości, na przykład narodu, do wypełniania szczególnej, Bożej misji w dziejach ludzkości. Koncepcja ta wiąże się m.in. z okresem romantyzmu i przybiera szczególny wymiar w kulturze romantyzmu polskiego. Rozwija się po upadku powstania listopadowego. Wyraźnie o niej pisze Mickiewicz w trzeciej części Dziadów. Wskazuje na wartość cierpienia narodu polskiego, którego trudny los był zamierzony przez Boga. Wyjaśnia w ten sposób sytuację kraju w latach 20. XIX wieku. W koncepcji Mickiewicza właśnie Polska miała być narodem wybranym, którego cierpienie, porównywane do cierpienia Chrystusa, ma przyczynić się do wyzwolenia innych narodów, przywrócenia ładu w świecie, uwolnienia od wszelkiej tyranii. Polska w sposób nadnaturalny ma się odrodzić, podobnie jak zmartwychwstał Chrystus. Właśnie taki obraz, inspirowany motywami biblijnymi, ukazuje Mickiewicz w widzeniu księdza Piotra w trzeciej części Dziadów. Więcej materiałów potrzebnych do matury z języka polskiego znajdziesz na stronie maturanamaxa.pl. To co, widzimy się?